Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Transfery były, teraz pora na transfery i rozliczenia nowych zawodników i pozbywanie się tych, którzy nam nie pasują. Zobaczymy, czy Herrera łaskawie uda się do Włoch po rozpoczęciu tak naprawdę przygotowań do przyszłego sezonu. Tego nie wiem. Wiem, że mam nadzieję, że dalej ze mną tutaj jesteście, zatem dajcie znać o tym na dole w komentarzach, odmeldowując się. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. No i mam nadzieję, że ta seria Wam się podoba. Ja osobiście bawię się świetnie i kierunek, w którym poszedł Zlatan, mega mocno mi się podoba. No i zobaczymy tylko, czy uda się wprowadzić PSG na należne im miejsce. Więc mamy to wszystko porobione tutaj, jeśli chodzi o kadrę, tak jest. No to co? Czekamy na pierwsze spotkanie z tą pełną kadrą, z Niceą. Szybka symulacja. Remis, zaledwie remis. Valverde strzela gola, ten środek pomocy służy mu. No problem tylko taki, że nie jesteśmy w stanie w tym spotkaniu zwyciężyć. Gramy teraz z Lorient w meczu pucharowym i warto już przed tym meczem zobaczyć, co jest potem. Potem gramy z Lille i następnie z Brugią w Lidze Mistrzów. Losowanie teoretycznie proste, ale nie na takich meczach łamaliśmy sobie czasem zęby, więc trzeba uważać. No i też zadbać o mobilizację drużyny na starcie z takim zespołem jak Lorient. Zatem to, co chciałbym tutaj zobaczyć, to w ataku Cho, Mareza oraz Wahiego, a w zasadzie Wahiego pewnie. W środku pomocy debiut Sumare. Prawa strona to Frimpon. I za Romero Diallo. W dodatku, mając na uwadze to, co się tutaj dzieje i jak bardzo kombinuje, to po szerokości możecie chyba zauważyć, że będziemy ten mecz oglądali. Zmiany są przyzwoite tutaj przez nas przygotowane, więc no nic, tylko mieć nadzieję na to, że uda nam się fajnie w tym meczu zaprezentować, zdobyć 3 punkty, jak najszybciej może na przykład 3 gole, żebym ja mógł zrobić potem tylko zmiany i tyle. Zatem co? Czekamy na to, jak ten mecz będzie tutaj wyglądał. Patrzymy na numery zawodników. Je będziemy musieli pozmieniać przed przyszłym sezonem. Wahi i Cho, co prawda mają niezłe, ale wydaje mi się, że no, można wymyślić to w jakiś ciekawszy sposób troszeczkę. No na razie dobre czyszczenie przed polem, bo już bałem się, że zaraz stracimy bramkę. Zobaczmy, z 17 w naszej drużynie gra Frimpong, który obsłużył Cho. No i po raz kolejny ten zawodnik strzela gole. Jak się okazuje, napastnik ściągnięty z Onze sprawia, że tutaj możemy być zadowoleni z tej ofensywy i wygląda to naprawdę nieźle. Teraz Kukureja nie dośrodkowuje, co prawda potem to zrobił, ale to wyczekanie wcale nie było takim dobrym pomysłem. Za to Mares do Cho z dużą ilością szczęścia, ale po raz kolejny strzela gola. I powiem szczerze, może się zaraz okazać, że po tym wszystkim dostanie on nowy kontrakt i nowy numer na koszulce na przyszły sezon. Bo 9 się zwolni po Icardim i ja nie widzę przeciwwskazań, żeby on ją dostał, bo to jest prawdziwa 9. No ziomo, co jedzie, to nie mam pytań. Zobaczcie, jak też ten Wahi dobrze funkcjonuje, jak dobrze działa Riyad Mahrez. To są naprawdę fajnie grający piłkarze i mam wrażenie, że przede wszystkim pomysł z tymi Francuzami nie jest głupi, w sensie oni czują się tu potrzebni, czują się wyróżnieni tym, że są ściągnięci jako istotne elementy drużyny, no i przede wszystkim ściągnął ich Zlatan Ibrahimović, człowiek, który działa na każdą wyobraźnię, człowiek, który myślę, że napastnika jest w stanie napompować, zbudować też tak jak na przykład Rafaela Leao, bo wierzę, że on na tego rzeczywistego Rafaela Leao miał niebagatelny wpływ. No i taki Cho, taki Wahi, no myślę, że po prostu garściami czerpać by mogli z doświadczenia Zlatana i to wszystko jak na razie procentuje i układa się w bardzo fajną całość. No dobra, czekamy naprawdę już na koniec pierwszej połowy, zrobimy zmiany, zaczniemy drugą i wyjdziemy ze spotkania i tyle nas tutaj widzieli, a Cho był bliski kolejnej bramki zdobytej w tym starciu. No naprawdę ci Francuzi bawią się tu świetnie, a teraz Kukureja od poprzeczki. Widać, że chłop popracował nad tą prawą nogą, bo zejście, uderzenie fenomenalne. Zatem rozpoczynamy połowę. No i robimy zmiany. Zaprosimy na boisko ciebie, bo chciałbym, żebyś tutaj dostał także szansę. Mares zagra sobie w takim razie tutaj, kurczę,
jak to zrobić, bo tak naprawdę co? Niech odpocznie Marquinhos, bo musimy myśleć już przyszłym spotkaniu, więc niech odpocznie Marquinhos i niech odpocznie sobie Valverde. No. I wydaje mi się, że to tyle. Zatem czekamy teraz na martwą piłkę. No i wychodzimy ze spotkania i mam nadzieję, że cieszymy się może jeszcze z powiększonego zwycięstwa. Teraz Kukureja, rzucona ta piłka, ale niestety spore problemy miał tam Frimpong. Ładnie teraz udaje mu się mimo wszystko to utrzymać, ale no już nie mógł nic z tego groźnego zrobić. Zablokowane to uderzenie, ale mamy jeszcze okazję. No i czwarta bramka Cho. No chłop naprawdę... zagrał koncert, my straciliśmy jeszcze tylko gola w 85 minucie, ale czasami ciężko jest utrzymać, koncentrację, jak się okazuje, da się zrobić nawet 5 zmian, bo jeszcze pojawił się Mbappé i Neymar, nie wiem, może ja po prostu o tym nie wiedziałem, trzeba będzie to przetestować, tak czy siak, łatwo, szybko i przyjemnie wygrywamy, czyli tak jak chcemy, plus młodzi zyskują szlify i dostają nowe umiejętności i doświadczenie, więc uważam, że to jest naprawdę mega sprawa. Czy w rozwoju mi czegoś brakuje? No właśnie, tych młodych, więc dajmy im teraz możliwość tego, żeby się tu trochę pobawili. Napastnik kompletny. Potrzebujemy tych podań od Ciebie. Dalej mamy, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, Sumare. No i on tutaj fajnie, żeby poprawił troszkę to tempo i obronę. Więc w sumie nawet nie tyle tempo, co obronę, bo on ma być tym niżej położonym, więc tutaj go potrzebujemy. No i jeszcze Cho. Ale ja nie wiem, co Ty, chłopie, masz poprawiać, bo jesteś w takim gazie, że ja nie mam pytań. No ale z Ciebie robimy po prostu napastnika, więc złodziej bramek. Chociaż nie, kompletny. Kompletny. Nie zabijajmy tego rozwoju, który możemy mu dać na tym etapie. Więc w ten sposób to wygląda i nic, tylko być zadowolonym z tego, jak ta drużyna się tutaj prezentuje, bo wygląda to serio świetnie. Moim zdaniem Kurzawa odchodzi, super, na to liczyliśmy. Patrzymy sobie tutaj na tych zawodników zaproponowanych, ale tak naprawdę na razie nie szukamy za bardzo wzmocnień. Znaczy będzie zaraz jedna rzecz, której dokonamy i mam nadzieję, że ona się uda, ale na początku mamy mecz z Lille. Będą ważniejsze mecze, Riyad. Herrera został sprzedany, fajnie, że przynajmniej na Sassuolo się chłop zgodził. No to co, my jesteśmy gotowi na spotkanie z tym zespołem. Szybka symulacja i Paris Saint-Germain z Lille. Remisuje 1-1, nie trafił karnego Neymar, a tu znowu tylko strzela Fede Valverde. Panowie, no, to nie może tak wyglądać, że tylko Fede strzela, mamy to trio. Więc tak, ukończył trening Romero, więc fajnie, że on się tutaj rozwija. Teraz niech idzie w ścianę, znaczy nie dosłownie, tylko niech idzie w rozwój pod tytułem ściana. Stąpaj twardo po ziemi, Riyad, no a my czekamy na mecz z Club Brugge. Zrobimy to na zasadzie szybkiej symulacji, mimo że to jest wyjazd do Belgii, a potem najwyżej będziemy łatali w rozbudowanej. Wszyscy są wypoczęci, wszyscy są gotowi na to starcie, no i to musi być zwycięstwo, to muszą być dobre bramki i to jest remis 2-2. Więc tu trzeba będzie naprawdę przycisnąć. Mam wrażenie, że ta formacja w szybkich symulacjach nie do końca sobie radzi. Spróbujemy to w tym momencie zmienić. I zrobimy to oczywiście na zasadzie importowania składu, zatem importuj skład, przeniesiemy sobie tu oczywiście naszą jedenastkę, Francy i Paris Saint-Germain, jest, no ten atak mamy nie najgorszy, no i sobie to importujemy, nazwiemy to PSG 2, no i chciałbym to pozmieniać, pozbędziemy się w tym składzie wtedy Christensena, i chciałbym, żeby to było ustawienie to. Bardzo podobne w sumie do tego, co gramy, tylko z czwórką. I chcę tylko tych zawodników też sprowadzić tu mimo wszystko na... Dobra, Essien. I nie PN, tylko... Nie da się tu zrobić tego pod Essiena, nie? Dobra, wyjdźmy i zróbmy to jeszcze raz. PSG. Formację, no bo chcę, żeby to trio ściśle współpracowało. No to może ustawmy tą choinkę tak, jakbym chciał. To będzie 4... tylko nie wiem, jak to w zapisie tu wygląda. 4, 1, 3... Nie, nie 2. No jedynką musi się kończyć. 4... Okej. Okay, pomoc... Nie. O, to będzie 4, 1, 4, 1 ofensywnie. Nie, 4, 5, 1 ofensywnie. O, to. I w ten sposób chcę to mieć ustawione. I wtedy tak, Marquinhos tu, jako lewy środkowy, tu Romero, tu Hakimi,
I tu wtedy Bernat na to wychodzi. I tu jeden pomocnik, czyli tu Valverde. I tu Frimpong. To może po prostu cyk, cyk, cyk. I tu. Sumarę tu. O, przepraszam, nie tak. No Valverde próbuję. O. No. No, wydaje mi się, że to będzie ustawienie na Ligę Francuską. Zobaczymy, jak ono zadziała. No, ale mam nadzieję, że zadziała dobrze. Pyk i pyk. Dobra, w ten sposób. I tak na Francję będziemy wychodzili. No, chyba, że jeszcze możemy... No, bo to nie jest pozycja dla Kante, ja to rozumiem. Zupełnie. Dobra, a obniżmy go do SPD. Zobaczymy, jak to zadziała, dobra? I on będzie takim zamiatającym na środku. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zapiszmy to i ciekaw jestem, jak to będzie działało w meczach Ligi Francuskiej. Zatem takowe starcie będziemy mieli za chwilę. Zachwycony jest Sumaré tym, że gra. No bo gra nieźle, nie? I po to tutaj jest, żeby grać, więc ja też się cieszę. Zatem to mamy zrobione. No i oferta prowadzenia kadry Anglii mnie zupełnie nie interesuje. Zlatan skupia się na jednej rzeczy. No i teraz jest to mecz z Nantes. Zatem szykujemy się do tego starcia. Szybka symulacja na wyjeździe. Wygrywamy 2-0. Hakimi i Messi. Spoko. Cieszy mnie to, no bo ewidentnie w tych szybkich symulacjach to 3-4-3 no nie oddawało i to było widać i trzeba było to zrozumieć. PSG nadal bez porażki, chociaż Zlatan ma taki wyraz, jakby ktoś bardzo obraził jego i całą jego rodzinę. No a my jesteśmy na miejscu czwartym, no cały czas starając się stopić tę przewagę Olimpiku Lyon nad nami. No za dużo tych remisów nam powpadało i to był największy problem, ale teraz jest szansa ze Strasburgiem, mam nadzieję, na dobry mecz, a potem w pucharze gramy z Lyonem. Mamy także scouting, tu bardzo dobry wreszcie, no ten zawodnik wygląda tak, że jestem zadowolony. 4-3 miliona, to może być rekordowy junior w ogóle. Takiego juniora mogliśmy jeszcze nie mieć do tej pory. Haha. Takie mam wrażenie. To może być objawienie, największe objawienie w historii kariery. I to nie tak, że rzucam słowa na wiatr, ale szukam w pamięci kogoś, kto miałby aż taką wartość na początku. 17 lat, 68 oceny ogólnej. To może być największe objawienie. Plan rozwoju. Ja chcę zobaczyć na początku, jak ty wyglądasz, chłopie. I moim zdaniem, no właśnie, w którym kierunku z tobą iść? Ja chcę z ciebie zrobić środkowego pomocnika ofensywnego. Bo chcę, żebyś ty mógł działać na tych pozycjach, które nas tam interesują, więc robimy z chłopaka SPO, co więcej, przenosimy go do drużyny seniorskiej, no bo nie możemy czegoś takiego, kogoś takiego zmarnować. I tu rezygnujemy w takim razie na rzecz Diallo, nie, na rzecz Pereiry, tak, znaczy na rzecz tego gościa z Pereiry, no, absolutnie, Pinu, no, witam w klubie i to witam tak naprawdę. To jest gościu, który musi być naszym rozwojowym priorytetem, co do tego nie mam wątpliwości. No nie tak, żeby tutaj wyszedł jeszcze na to spotkanie w pierwszym, nie? No ale rozumiecie, o co mi chodzi. W tym meczu wygrywamy, Wahi wchodzi z ławki i robi różnicę, więc ta francuska dzieciarnia naprawdę okazuje się być bardzo przydatna. Zatem Pinu, no jestem pod wrażeniem, chłopie, takiego kogoś jak ty nie widziałem nigdy. 68 oceny ogólnej na start, niesamowite. Sarabia otrzymał ofertę. Nara, życzę powodzenia. Tymczasem my szykujemy się na Olympique Lyon. No i tu będzie drobna zmiana. Messi nie zagra w tym meczu. Tu zagra, no jeszcze nie czas na debiut, sorry, bo jednak gramy z takim zespołem, że nie, ale nie zagra tutaj Neymar jeszcze, bo zagra tu Cho na ataku. Kukureja, Hakimi, Frimpong. Jak mówię Frimpong, ciągle słyszę ping-pong, nie wiem, czy też tak macie. Hakimi, okej. No i N'Golo Kanté bez opaski, no bez przesady. Opaskę dostaje... Jezus Maria, jakim jestem dzbanem. Nie. Jak ja siebie nie lubię w takich momentach. Dobrze. Zarządzanie zespołem, no i jeszcze raz na szybko. Tu robimy zmianę. Dziękuję. Tu zapraszam Cho. Tu zapraszam Mareza. Chociaż wiecie co, najchętniej to bym w ogóle zrobił to tak, że tu bym zaprosił jeszcze Wahiego, bo strzelił ostatnio gola. Frimpong tak, Christensen, Diallo i Hakimi. Chyba, że może zrobimy tak,
No i tu wtedy... A masz, chłopie. A masz, chłopie. Próbuj. Próbuj, Pinu, próbuj. Więc w ten sposób jesteśmy przygotowani na to spotkanie. Zobaczymy, jak ono będzie wyglądało. Jeszcze tylko paska kapitańska. No musi umieć Mbappé. Więc mamy to zrobione. Trzymajcie kciuki, bo to będzie szybka symulacja i wygrywamy 4-1. Pierwszą bramkę Kylian zdobywa, Valverde, Mbappé, także dublet, więc pięknie to wyglądało. Młody z debiutem, ocena 6-8, Valverde doskonałe spotkanie niemal. Patrzę jeszcze, jak to wygląda, Mbappé 9-7 ocena. Fantastycznie zagraliśmy. Najgorzej zagrał N'Golo Kanté, ale spoko. No jakby jeden mecz może mu nie wyjść, ważne, że drużyna wygrywa i to jest dla mnie najbardziej istotne. Więc w ćwierćfinałach pokonujemy chyba czysto teoretycznie największego faworyta tych rozgrywek obecnie, no bo wygraliśmy z drużyną lidera francuskiej ligi. W tym spotkaniu z Stade Brest będą zmiany. Będą zmiany na pewno, bo nie wystąpi tu Messi od pierwszej minuty, co do tego nie ma wątpliwości, tu Riyad Mahrez. Na tej stronie zaprosimy sobie Pinu po raz kolejny, bo łatamy tutaj, wiecie, żeby nie było przemęczenia, bo to jest ważne. Łachina lewej pomocy, Neymar nie zagra. Tu okazję dostanie Valverde, bo on się nigdy nie zmęczy, więc taki troszeczkę pomieszany ten składzik, ale chodzi o kolejne spotkanie w Lidze Mistrzów. Tu niestety remisujemy, chociaż Łachina lewej pomocy pokazuje, co potrafi. Naprawdę te dzieciaki dają radę i dźwigają tą presję, no ale teraz jedno z najważniejszych spotkań sezonu. Słuchajcie, jeżeli nie zdobędziemy Ligi Francuskiej, a zdobędziemy Ligę Mistrzów, jesteśmy w stanie to zaakceptować, ale bez Ligi Mistrzów to nie przejdzie. Zatem walczymy o to. Taktyka, zdecydowany press, głębokość lekko zmniejszamy, ale przede wszystkim szerokość. Szybkie konstruowanie akcji to pozostaje, ale tu szerokość zmniejszamy. Czy chce coś zmienić, jeśli chodzi o ustawienie drużyny? Zmiany personalne? Nie. Jesteśmy gotowi, przechodzimy do meczu z Brugią, no i miejmy nadzieję, że uda nam się tu wygrać. Patrzę, czy są jakieś takie wielkie nazwiska, ale przyznam szczerze, no jest Abel Ruiz, ale to nie jest... No ciekawy jestem, jak my z nimi zremisowaliśmy to pierwsze starcie. My jako te kropki bardziej granatowe, oni jako czarne, mam nadzieję, że widać to na nagraniu, bo oczywiście ustawienia nagrania, ustawienia monitora i tak dalej, no to są różne rzeczy. No a teraz Gigio Donnarumma oddał, bo... No bo było groźnie. Było naprawdę groźnie. Zobaczmy, co będzie działo się tutaj dalej, bo ruszyli na nas jak wściekli Belgowie i znowu Gigi Donnarumma musiał nas ratować. No nie wygląda to dobrze, jeżeli bramkarz Paris Saint-Germain ma najwięcej roboty w pierwszych minutach meczu z Brugią. No ale dobra, patrzymy na to, jak to wszystko poukłada się dalej. Świetnie poradził sobie Marquinhos. No i przechodzimy do ataku. Mbappé, jest Messi, Leo! Zablokowany Messi. Niedobrze. Niedobrze bardzo, a my czekamy na ich akcję, która skończy się golem. Na szczęście nie. Chcę zauważyć, że między innymi tutaj nie ma w drużynie już Deketelara, czyli teoretycznie ich najlepszego zawodnika, więc no ciekawy jestem, jak to jest możliwe, że są tak dobrze, no ale są. Ciekawa próba N'Golo, ciekawa. No a my czekamy na, no mam nadzieję, wreszcie jakąś bramkę po naszej stronie. Messi do Mbappé, Messi szeroko, dośrodkowanie, nikt nie doskoczył, ale zbieramy piłę, to najistotniejsze. Kolejne uderzenie z dystansu N'Golo Kanté, próbuje chłopak. No problem jest tylko taki, że cały czas nie jesteśmy w stanie zamienić tego na gole. I to mi się w ogóle nie podoba. Panowie, dobrze, bo już chciałem powiedzieć, że tamta luka wyglądała niezwykle groźnie. Teraz dajemy im za dużo miejsca na przedpolu i to może być naprawdę niebezpieczne. Świetnie, Marquinhos, no to jest prawdziwy bohater i lider. Messi. No nie wygląda dobrze Leo Messi. Przerzut piłki. No i łapie ją w dłonie Donnarumma. No i zobaczmy. Neymar szuka Mbappé. Jest Kylian Mbappé. Jeszcze wycofanie do Neymara. Neymar Junior 1-0. Pięknie. Ale powiem szczerze, ja jestem załamany tym, co pokazuje Messi w tym spotkaniu. Jak wygląda kondycyjnie Argentyńczyk? No teoretycznie nie najgorzej, ale będzie szybka zmiana. Wycofanie piły. Teraz przeklepanie przez środek, fajne takie uśpienie i tym Messi kupił sobie chwilę czasu, bo on uczestniczył w tym klepaniu w środku, które doprowadziło do rozluźnienia rywali.
No i tym kupił sobie czas, bo chciałem go w przerwie zmienić. No na razie tego nie zrobię. Valverde nie najlepszy strzał, ale potem widzieliśmy ten doskok Kanté po to, żeby przejąć. Teraz Kylian, Kanté, N'Golo Kanté, Valverde zablokowany. Doskakuje świetnie z pressingiem Neymar. Podoba mi się to, jakie sprawiamy im problemy przy ich bramce. Szkoda tylko, że przy naszej już aż tak agresywni nie jesteśmy. I chciałem powiedzieć, że to nie jest problemem, bo Mbappé kończy to spotkanie, ale nie kończy. Nie kończy i to może nam się czkawką odbić. Robimy zmianę, wejdzie Leo Messi, Mbappé zejdzie poziom niżej. Cho pojawi się w podstawowym składzie i mam nadzieję, że ta osiemnastka znów okaże się być magiczna. No, albo Marquinhos z rzutu rożnego. Więc teraz już czuję się w miarę spokojny o przebieg tego meczu. Niemniej jednak no nie mam zamiaru sobie tutaj odpuścić. Na bok wejdzie Valverde, a miejsce Hakimiego zajmie w tym momencie Sumare. Więc zawodnik Hoffenheimu raczej z zadowoleniem przyjmie informację, że teraz jeszcze zagra sobie w Lidze Mistrzów. No jestem mega, mega dumny z tego transferu, bo był niedrogi, a to jest piłkarz, który naprawdę uzupełnia nam wiele pozycji. I po prostu to działa. Ładne teraz. O Jezus Maria, ale oni popykali. Nie wiem, czy widzieliście, ta piłeczka jeszcze skoczyła. Czyli ją sobie podbił Hakimi. Cały czas się utrzymujemy. Czoło uderzenia, ale niestety nie przekute w bramkę. Tak czy siak to dobrze wygląda. Zbiera piłę Czoło. Jest Mbappé. Jest Valverde. Jest gol. 3-0. No to już nie pozostawia brugi złudzeń, jeśli chodzi o marzenia o awansie. A my mamy jeszcze jedną możliwość zmiany, więc tutaj wejdzie sobie Wahi. A niech powącha też tego ligomistrzowego klimatu. No i wygrywamy. Nie tracimy gola. Pięknie. Przechodzimy dalej. A Real Madrid przegrał z Wolfsburgiem. Co nie przekłada się na bezpośrednią eliminację, bo wygrywają 4-2. Dalej patrzymy, kto w tej Lidze Mistrzów został. Przeszedł Manchester City, przeszedł Atletico, przeszedł Manchester United, przeszedł Bayern Monachium. Jeżeli przejdzie... Nie, no Chelsea też przeszła. Jeżeli przejdzie Barcelona, to jest naprawdę super silna Liga Mistrzów. Tak silnej Ligi Mistrzów nie widziałem chyba nigdy w karierze też, bo zawsze, wiecie, jest jakiś taki Jasiek właśnie w postaci takiej Brugi, czegoś takiego, nie? Albo my jesteśmy tym Jaśkiem, bo jesteśmy Watfordem, czy czymś w tym stylu. Ale tutaj naprawdę imponująco. W 8 spotkaniach 5 czystych kont Gigio Donnarumy robi wrażenie i to naprawdę. A my czekamy sobie na kolejne starcie z Saint-Étienne. Tym razem będziemy wychodzili na boisko. Zespół gotowy. Zmęczenia zbyt wielkiego nie ma, więc liczę, że będą 3 punkty na wyjeździe. No i nie ma. I te remisy są naszą największą bolączką, bo my nie przegrywamy za dużo spotkań, ale bardzo często remisujemy i przez to jesteśmy na pozycji 4. Przez to tracimy cały czas do lidera. Co prawda, to już jest mniejsza strata, ale mamy za to rozegranych więcej spotkań. No właśnie, to jest 6 punktów, więc przede wszystkim jakże istotnym, jakże ważnym spotkaniem będzie bezpośrednie starcie z Olympiquem Lyon, ale... Zobaczcie, że tych meczów już naprawdę nie jest jakoś mega dużo do końca sezonu. Tutaj trzeba się spiąć, tutaj trzeba naprawdę zakasać rękawy i wziąć się do roboty, do dłubania w tym ligowym błocie, przewalania tego. To jest mozolna praca, ale praca, która jest potrzebna, no bo bez niej nic nie będzie dobrego, prawda? Więc nie będzie mistrzostwa i to jest... A to jest bardzo istotne, żeby to mistrzostwo było. Możemy prowadzić reprezentację Polski, ale Zlatan odmawia. Zlatan skupia się tylko i wyłącznie na razie na ligowym podwórku, klubowym podwórku. Wydaje mi się, że spotkanie z Monaco przesymulujemy sobie w otwarty sposób. Pozwolimy komputerowi uzupełnić, bo liczę, że tam się pojawi Frimpong, bo może. Zmiana obrońcy chyba była. Sumare wskoczył, więc zakładam, że Valverde gra na boku. Czekajcie. Naprawione. Ale zobaczcie, mamy Frimponga, Pepe i gra go nie wpuszczę. Nie rozumiem. No ale dobra. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. My rozpoczynamy. Jest Neymar, jest Mbappé, jest uderzenie, jest interwencja, ale mocny strzał Kanté. W ogóle no muszę powiedzieć, że fajne jest ogólnie to, że gramy teraz z zespołem, z którym zadebiutowaliśmy jako menadżer PSG. Przypominam, że to było zwycięstwo w pierwszym starciu, więc mam nadzieję, że utrzymamy tę tradycję. 36. Romero wyszedł bardzo wysoko. Na szczęście na tyle wysoko wyszła też cała linia obrony, że był tutaj spalony. No, zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Na razie jest Messi, jest rozegranie do Valverde. Valverde do środka się przepycha, ale blokowane wszystkie ścieżki. Dobrze, że nie stracił, a Messi faulowany.
więc czekamy na dośrodkowanie i gola. No ale niestety go nie mamy. Jest za to stały fragment gry w postaci rzutu rożnego, dośrodkowanie i piłka przeniesiona nad poprzeczką, chociaż mam wrażenie, że to nasz ulubiony Marquinhos, ulubiony w sensie zawodnika, na którego głowę warto, żeby piłka poleciała, bo tak jak i w rzeczywistości, pod tym względem naprawdę dobry jest Brazylijczyk. Oj, 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 teraz się pogubiliśmy strasznie i Borja strzela bramkę na 1-0 dla gospodarzy. Wszystko jeszcze oczywiście w naszych rękach, ale wolałbym, żebyśmy to my prowadzili. Teraz ładna ta akcja, jeszcze doskoczył Neymar, ale nie poszedł za tym Kukureja. Gdyby był tak samo drapieżny jak Brazylijczyk, ja w ogóle wiem jak to brzmi, ale gdyby on tak samo chciał, to by doskoczył jeszcze do tej piłki. Tak się nie stało i teraz dużo zamieszania, które wyprowadza na pozycję po raz kolejny Borja Mayorala, który miał dwie okazje. Na początku, żeby być asystentem, a potem, żeby zdobyć gola, ale górą w tym starciu, a w zasadzie w obydwu tych starciach Gigi Donnarumma. No i rozgrywamy. Puszczamy teraz szeroką akcję przez Kukureję. Jest Mbappé. Nie ma gola, jest za to jeszcze Messi. Dogranie do Mbappé, ten się nie poprawia. Miał okazję, ale nie wykorzystał. Ale w końcu piłka trafia mu na prawą nogę i jest 1-1. Musimy gonić, musimy walczyć, bo oczywiście, po pierwsze, to jest wicelider, no i chcemy pokonać, no i wicelidera trzeba pokonać w drodze na szczyt, prawda, więc to jest bardzo ważny mecz. Jest Kukureja, jest teraz ładnie rozgrywane przez obronę to wszystko, ale wygląda to naprawdę dobrze. Gramy do środka, N'Golo Kanté, Kukureja, do Kanté, szuka jeszcze grania, ale sfaulowany. Wiecie co? Czekajcie, wstrzymaj grę. A dobra, już nie zdążę. Więc Messi uderza. No i niestety nie trafia. Koniec pierwszej połowy. Chciałem ja wykonać ten stały fragment gry. Niestety się nie udało. No ale nic, nie ma problemu. Świetnie, teraz przechwytujemy piłkę Valverde. No i musi wracać, ale wrócił, bo bałem się, że przechwyci piłkę, da do przodu i już nie wróci, ale na szczęście Urugwajczyk świetnie zabezpieczył. Ładnie teraz ta akcja wyglądała, jest bramka Neymara Juniora. Prowadzimy jednym golem w Monaco z zespołem z księstwa. Bardzo istotne prowadzenie, mam nadzieję, prowadzenie, które skończy się... jakby tylko powiększeniem. Zobaczmy, teraz ładnie jest Neymar, jest Mbappé, jest Kukureja, uderz sobie z tego chłopie, uderz. Jeszcze chciał dogrywać i gramy tak, jakby wszyscy chcieli, żeby N'Golo Kanté zdobył bramkę, ale tak nie można grać, żeby kogoś karmić na siłę. To nie może tak być. Sumaré zejdzie, ale to nie jest zmiana w wyniku jakiegoś złego występu, tylko musimy dać sobie troszkę więcej siły na skrzydłach. No i chciałbym zobaczyć tutaj za Leo Messiego Cho. On wejdzie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Naprawdę polubiłem tego chłopaka, no i liczę, że dobrze porozwijają się ci Francuzi i że będziemy mieli z nich wiele pożytku, aczkolwiek przyszły sezon raczej także musi być w ich wypadku sezonem rezerwowych i będziemy ich tak samo traktowali jak w tym, czyli dużo szans. Wow, dużo szans, ale no to nie będą nasi główni, wiecie, kandydaci. Donnarumma ma ocenę tylko 7-2, wydaje mi się, że tutaj spokojnie 10-0 powinno trafić na jego konto. A teraz zobaczmy, piłka rzucona do Neymara, ale ten jeszcze się wygonił, ale nie stracił. Teraz Neymar zablokowany i Mbappé próbował jeszcze postraszyć, ale nic z tego nie wyszło. Zrobimy jeszcze jedną zmianę. Na boisku pojawi się Wahi. Nie zabrałem ze sobą tego młodego, teraz skumałem. Niestety to byłby idealny moment, żeby go wpuścić, ale... No, zapomniałem, że w tym układzie go nie mamy. Trzeba to zmienić, żeby w tych meczach także on miał miejsce na boisku, bo naprawdę chcę, żeby ten zawodnik był dla nas istotny. Zobaczmy, oj, fajna ta próba, ale no niecelna. Czekamy jeszcze na zmianę, żeby się dokonała. Mam nadzieję, że zdąży. Może teraz strzelmy gola i wtedy jeszcze zdąży wejść na boisko AI. Tymczasem strata, tam Kanté gonił, ale musi też wrócić do swojego sektora, żeby tam się tą przestrzenią nikt nie przedarł. Mbappé niżej teraz ustawiony. No on robi miejsce Czono, bo to jest jednak bardziej taki napastnik, prawda? Mbappé odnajdzie się na każdej ofensywnej pozycji, piłka wybita, więc jeszcze jedna zmiana się zrobi. Ja chcę zobaczyć tylko, czy mamy szansę zrobić jeszcze jedną. Nie, tu jest limit 3 zmian, może w pucharze jest inaczej, albo to był tradycyjny fifowy glitch, bo FIFA chce sobie wpuścić, więc sobie wpuszcza. Wygrywamy w tym meczu, jakże istotne punkty, nie wiemy jak tam ze Strasburgiem Olympique Lyon, ale liczymy, że straci.
A my już mamy miejsce drugie. Aczkolwiek to jest takie miejsce drugie, że jeszcze tu wiele się może zmienić, więc trzymajcie kciuki, żebyśmy byli w stanie na tej pozycji jeszcze coś podziałać. Dostajemy propozycję za Keylora Navasa z Monaco. Ja ją akceptuję. To jest piłkarz, do którego ja mam tonę szacunku. Nie chcę go trzymać, wiecie, w tym klubie na siłę. Nie ma problemu. Chcę odejść, niech odejdzie. Tymczasem my będziemy wykonywali powoli ruchy, będziemy wykonywali pewne ruchy transferowe, już mające przygotować nas na przyszły sezon, ale zanim to zrobimy, to muszę zrobić jeszcze jedną rzecz, a mianowicie skończyć ten odcinek. Widzimy się już jutro.